Populizm i socjalizm to jest najlepsze podsumowanie tej ustawy. Zupełnie przypadkiem pokrywa się ze skrótem partii rządzącej. Rozwiązujecie po raz kolejny problem, który sami stworzyliście. No bo ciekawe, co się stanie, jak zaciągniemy na siebie zobowiązania, że musimy odchodzić od węgla, a jednocześnie nie będziemy od niego odchodzić, jednocześnie nie będziemy budować elektrowni atomowych, jednocześnie będziemy zakazywać stawiania wiatraków i będziemy dopłacać do nierentownego wydobycia węgla, kiedy węgiel jest tani. I co się stanie wtedy, kiedy węgiel nagle podrożeje i wszystkie inne nośniki podrożeją? Sprawdźmy, warto to sprawdzić. No cóż, właśnie sprawdziliśmy. Więc właśnie to się dzieje. Jakim cudem to, co tutaj robimy, ma jakby przeciwdziałać podwyżkom, bo tak to jest tam ujęte. To nie przeciwdziała podwyżkom, to równie dobrze można powiedzieć, że dolewanie wody do gotującego się garnka zapobiega parowaniu tej wody. No nie, tylko uzupełniacie to, co odparuje, tak? To wręcz przeciwnie, to co robicie będzie tylko napędzało podwyżki. No bo jakie w tym momencie motywacje mają ci dostawcy ciepła do tego, żeby nie przekraczać tych, żeby nie podnosić tych cen, tak? Byle w granicach, do których się tam mieszczą dopłaty. No wręcz przeciwnie, mają teraz motywację do tego, że nawet jak im się uda sprzedać, pozyskać to taniej, to żeby i tak podwyższyć koszty, żeby się złapać na dotację. Przecież to tylko napędzi. No, to jest wielokrotnie przerabiany mechanizm. Przy lekach refundowanych wiemy, że on tak dokładnie działa, że producenci podnoszą ceny, jak wiedzą, że jest dopłata do niego. No i tutaj będzie tak samo. Jak tego nie wiecie, to ja już to mówię. Żebyście nie musieli tej lekcji odrabiać znowu za pomocą eksperymentu na obywatelach. Zresztą już to się zaczęło sprawdzać, bo przypominam, że to już kolejna wersja tej tarczy antypodwyżkowej i one właśnie nic nie dają, tylko kolejne podwyżki. Przecież to już jest tak z tymi covidowymi, tarcza 3.0, 4.0, 5.0, XP, 9.8 i tak dalej. Kto ostatecznie zapłaci za te dopłaty? No skąd się wezmą na to pieniądze? No albo z podatków, albo z dodrukowania pieniędzy, albo z długów, czyli ostatecznie trzeba będzie je spłacić, czyli patrz punkt pierwszy lub drugi, tak? No, czyli sami sobie za to zapłacimy, a wy się tym chwalicie w ulotkach, że to i w mailach, że to dzięki wam. A wszystko to pod bezwstydną przykrywką funduszu COVID-19. Udowodniliście, że nie ma takiej rzeczy, która nie zmieści się w tym funduszu, ale przypominam, bo tutaj opozycja rozczarowana wychodziła, że przecież głosowaliście za powołaniem tego funduszu, ostrzegaliście przed tym, że to jest głupi pomysł, a skoro nie potrafiliście tego przewidzieć, to znaczy nie tylko do rządzenia się nie nadajecie, ale nawet na opozycję się nie nadajecie. Nie przewidujecie tak oczywistych rzeczy, oddając takie uprawnienia rządowi. Natomiast urzekło mnie w tej ustawie to, że tutaj 10 dni ma prezes URE na wyliczenie tych nowych stawek. Dobrze, że nie trafiło na ministra infrastruktury, który kilka lat musiał liczyć różne współczynniki, żeby wyliczyć nową kilometrówkę. Dziękuję. Pan poseł Mirosław...